witamina. To ja teraz już teraz. A ja już teraz już. Hej, hej, witajcie. Dzisiaj kolejna paleta Desi na moim kanale. Nie wiem, jak zatytułuję ten film jeszcze, ponieważ to nie jest nowość, ale jest tak piękna, nudowa, że postanowiłam nagrać film, po prostu makijaż dzienny, nude, przerobiony na wieczorowy przy użyciu palety Desi, na którą kiedyś tak chorowałam. Kolory tak się prezentują w palecie. Jest lusterko oczywiście. Ta paleta jest przepiękna. No cóż, nie przedłużam wstępu, zaczynajmy makijaż. Wiecie co, zaczniemy od słoczy jednak. Tak sobie pomyślałam. I będzie to tak. Easy, Calm, Glad i Mild. Te cienie są suchsze nieco niż w palecie Desi Temptation. I fru. No i widać, że są suchsze. Zobaczymy, jak to będzie w pracy. A tutaj robią się tak jakby, o, kremowe pociągnięcia. Cool, Joyful, Curious, Famous. Z tyłu za mną moje szpeje. Także jestem w trakcie organizowania jakby fajnego miejsca do nagrywania. Piękne, nie? Ciała Państwo z tyłu za mną, więc wybaczcie. Proszę, popatrzcie. Następna czwórka z dołu. Popular, Party, Stable i Bossy. I ten przyszedł lekko podniesiony, ukruszony, bardzo słabo sprasowany cień. Taki, o, ten jest masełkowy. Ten jest taki podnoszący się. I tak jest ostatnia czwórka. No mamy totalne nudy, przepiękna paleta, na co dzień, dla każdego. A jak się sprawdzi w pracy, zaraz się przekonamy. Zbliżę się troszkę do Was za chwilkę i będziemy się malować. Wezmę sobie spineczkę, żeby mi włosy nie zlatywały na oko i nałożę bazę z Glam Shopu na powieki. Baza na powieki nałożona i teraz patrząc na te pierwsze trzy jasne cienie, myślę, że wezmę sobie ten trzeci. Ten pierwszy jest bardzo biały, ten jest drugi lekko wpadający w różowy kolor. I wezmę sobie ten trzeci, czyli ten. Bardzo się sypie w palecie i pyli. I zobaczymy tutaj, jak się zmatowi. No jest ciut jakby za ciemny do mnie jednak. Widać kolor, nie jest takim beżem, tylko ciepławym odcieniem beżu. No to też beż, tylko że ale chociaż w podglądzie. Dobra, to wyżej pojadę tym jaśniejszym. Od razu tak sobie tutaj. O, ale ładnie wygładzają strukturę skóry. No, to co, robimy jedno oko tylko, nie? No bo drugie zrobię takie samo. Dobra, no to teraz jeszcze teraz tym beżykiem. To będzie takie przygotowanie powieki do blendowania następnych cieni. To był pędzel Maxi Embrush 30. A teraz wzięłam O118 Glam Shop i załamanie zrobię tego może, ten może na dolną powiekę do rozblendowania. Dobra, przechodzimy po kolei do tego cienia. No, muszę otrzepywać, bo paleta też pachnie. Muszę otrzepywać, bo jednak się będą sypać. Ale za to powiem Wam, że chmureczka. Blendowanie to idzie moment. Tym samym pędzlem
Sięgnę sobie tutaj po ten cień. Tak. I wzmocnię załamanie. Nie otrzepałam pędzla. Dużo pigmentu mi się wzięło. Nawet tutaj. Ale sobie poradzimy tym białym może. Tak. I już. Wzmocniłam załamanie. Hulu P66 i przechodzę do tego cienia. I daję w kącik. Mieszam z tamtym. I jest zbudowane. Pięknie. Momentalnie. Teraz właśnie sięgnę po ten cień, nie czyszcząc pędzla. I zrobię tutaj dalej przejście. Jest o tak. No, on się do przejścia to tu super nadaje. I wracam do tego cienia na środek. I właściwie oko matowe by mogło już tak zostać. Dolna powieka od razu tym cieniem. I lekko rozblenduję może tym. Tak, bardzo ładnie to się stworzy. Dobra, a teraz i to jest, że jest taki dzienny, no dzienny mocniejszy. Patrzcie, jak ładnie załamanie zgubione ciepłym cieniem. Można jeszcze poprawić. No te brązy są przepiękne, te maty w ogóle. No. Nie przypominają mi cieni z Glam Shopu ani z Mexmo, nie. Raczej takie to są po prostu desi. Tu sobie podczyszczę. Gdzie dolna powieka też nie może być za ciężka w dziennym makijażu. Ok. Błysk, taki dzienniaczkowy, myślę, że będzie ten dobry. Jeżeli chcemy błysk, bo tak mówię, może zostać, prawda? Jedynie co to w dziennym makijażu można by było tym jasnym. O, tak tutaj kącik sobie rozświetlić. I lekko zblendować z tymi ciemniejszymi. A na dolną powiekę na przykład ten cień. Tutaj. Żeby wszędzie były cienie, ale żeby to było po prostu przejście, nie? No. I tak by wyglądał dzienny makijaż w samych matach. Teraz do dziennego makijażu proponuję wykorzystać jakiś, już Wam powiem jaki, jakiś taki gładki błysk, nie taki bardzo, chociaż ja to wiecie, dla mnie to nie ma problemu. Myślę, że ten trzeci od końca błysk. Tak, trzeci od końca, czyli ten, on jest chyba taki gładszy troszkę i... I teraz na powiekę. O, taki po prostu tylko pyknięciami, bardzo malutko, żeby się coś zadziało, ale nie... Za bardzo błyscało. Mi się wydaje, że to jest po prostu fajny dzienniak, dzienny błysk. Tutaj muszę teraz ten błysk troszeczkę zamaskować. O! Czyli tak bardzo na ruchomej powiece tylko, nie? I to koniec z dzienniaka. Teraz trochę pogadam do Was. Parę rzeczy mam. Taki makijaż jest dzienny dla mnie. On wydawać się może troszkę za mocny, ale zważywszy na to, że nie ma rzęs, nie ma wykończonej jeszcze tak bardziej buzi, ust, no to oczy wydają się mocniej pomalowane niż jak potem by się to zgubiło, wyrównało przy skończeniu makijażu. Lusterko mi nie skrzypi. Teraz przechodzę do jakby podrasowania tego makijażu na wieczorowy i zacznę sobie małym pędzelkiem od Zmalo z Boho Beauty, to jest 207. Teraz łapię za ten błysk dosyć taki, wydawać się może efektowny bardzo. I ten błysk, wewnętrzny kącik.
Już jest po prostu rozświetlony, iskrzący się, przepiękny cień. Powiem Wam, że mimo bardzo sypiących się cieni w palecie, na policzkach nie mam nic. Otrzepywałam pędzel. Jedynie rzęsza. Teraz na całą ruchomą powiekę i ciut powyżej, ten taki tutaj spektakularny wydaje się. Właśnie ten taki kruszący się, ten damy. Tak, on mi się sypie, ale jest piękny. Nie chcę tutaj używać kleju, bo i tak będzie to wyglądało bardzo efektownie. Ładnie się błyszczy. Nie wiem, jak tam u Was. O, widzicie? Skoro już mam ten pędzelek, no to ten sam cień dam tutaj, na dół. Potem ten cień. O, też się fajnie nabiera pędzlem. Tak. I teraz przechodzę do matów, którymi wzmocnię te brązy. Biorę od razu ten cień. I może wyciągnę lekko tutaj, o, tak. Taki szpic. I ten sam cień, dolna powieka, bardziej, nie, wezmę sobie mniejszy pędzelek. Boho Beauty 216. No i teraz ten cień, on jest taki sztywniejszy, ten pędzelek, i więcej się go nabierze. Ten cień dam tutaj, wzmocnię sobie dolną powiekę. I na ten sam pędzelek, ten błysk teraz. I na dolną powiekę, żeby się troszkę tutaj iskrzyło. Biorę najciemniejszy cień z palety. I wyciągam taką smugę. Przyciemniając też linię rzęs. Dosyć grubo. Kształtuję po prostu coś takiego tutaj. Może nie ma dużej różnicy, ale ten dzienny to był mocny troszkę, nie? Zawsze powtarzam, że można użyć jaśniejszych cieni. Ale patrzcie, ja prawie do brwi tutaj. I lekko smużę tak. O. Wydaje mi się, że oko jest fajnie wyciągnięte. Znowu mi się coś wydaje, nie? Drapiącym pędzelkiem z klawiera. Teraz ten cień, ten może. I dalej tutaj go wprowadzę. No i ten. Ta paleta jest stworzona do robienia gradientów, przejść. Można się bawić. Naprawdę. I nie znikają cienie. Łączą się przepięknie. Widać? I co? Może jeszcze tu w zewnętrzny kącik tym samym pędzlem klawierowym. Zrobimy jakiś błysk tutaj taki brązowy. Tak, to jest typowo wieczorowy cień. Teraz mi się osypało. No dobra. Oko ciemne, mroczne wychodzi. I jeszcze mam taki jeden maciupki pędzelek Boho Beauty 208. I na dół powieki, żeby tak ładnie podkreśliło niebieskie tęczówki. Ten cień tutaj, ciepły. Zaczynam od środka, widzieliście? I potem do brzegów. Na dwa końce. Rozblendowuję. I w dół. I taka powieka. Teraz jest różnica, nie? W palecie nie ma czarnego cienia. Ale jest ten bardzo ciemny, więc jeszcze go nabieram na hulu P66 i jeszcze przyciemniam kącik zewnętrzny już takimi stemplującymi ruchami, żeby było bardzo mroczno już tutaj. Ciemno, tak o. A, znowu macie tutaj jasno. No i znowu muszę to zatkać. Dla Was, bo tak widać dziwnie. Fałdy są.
I teraz takim neutralnym tutaj tym brązikiem wszystko na górze ładnie zrównam, wyblenduję. No i może tym. O właśnie, zgubiło się wszystko, granice, a pod samą brwią tym. Tak tutaj, tylko. Teraz Osto z Glam Shopu, płaski pędzelek i metodą Małgosi. Okej, co by tu zrobić? Słuchajcie, można by było zacząć sobie, żeby nie przedobrzyć, tutaj od tego neutrala. I tutaj spróbować namalować załamanie. Oko będzie większe. Tak. Wystarczyłoby to, ja nie chcę przedobrzyć, ale ciut poniżej, dosłownie ciut, wezmę sobie tym i jeszcze go odcisnę i troszeczkę niżej. O. Fajnie, nie? Tak mi się to spodobało, że dalej zrobię. Coraz więcej dokładam tego ciemnego. Może teraz takim neutralnym bardziej podczyszczę sobie wszystko. I drapakiem. I powiem Wam, że mało mi trochę błysku na środku. Dołożę tego. Spróbuję go zintensyfikować. Ale on nie daje rady. To nie jest spektakularny błysk jak dla mnie. Bardziej ten w środku. No to biorę tym drapakiem tego w środku, tego najjaśniejszy błysk i tutaj jeszcze pociągnę. Zbliżyłam pędzelek i bardziej się błyski przekładają. I teraz znowu spróbuję tego. Może akurat ten na wilgotny będzie lepiej. Dobra. Zrobiło się coś takiego. Zobaczycie na latających oczach oczywiście. Czysty pędzel, płaski, no trzeba to jakoś ogarnąć wszystko. KM06. A spróbuję tym różowawym. On tak ochłodzi lekko górę. No, powiem Wam, że fajnie działa. Fajnie, fajnie. Przykryłam sobie. Teraz dopiero tym rozblenduję samą granicę. Mamy to. Myślę, że już tu nie będę robiła tego samego makijażu, żebyście widzieli na latających oczach różnicę. Nie? Tu jest bardziej wieczorowo, tak efektownie. 16 minut nagrywam. Albo drugi raz. A tutaj jest dzienniakowo. Łagodnie. Kończę się i wracam. Przybyłam. Tu mamy dzienniak, tu jest wieczorowy. Zobaczcie sobie na latających oczach. Pokażę teraz Wam oko dzienne. Do dziennego oka użyłam na linię wodną kredki z Lovely. Sandy Nude. Bardzo fajny kolor. Użyłam troszkę eyelinera brązowego z Varieté. Tuszu brązowego Eveline Varieté. Baza na dwoje oczu Eveline Varieté. Polatało dzienne oko. No to teraz coś poćwiczę może. No to teraz tu macie wieczorowe oko. I teraz mamy tak, linia wodna to jest kredka brązowa Mandala z Glam Shopu. Eyeliner z Claresy Easy on the Eye, czarny. Nie mogłam go rozpisać za bardzo. Zaciął się, no ale potem zrobił krechę, jak widać. Dolne rzęsy, precyzyjna maskara z Eveline, czarna. I górne rzęsy, Eveline Cosmetics Volume Celebrates. Bardzo mi się spodobała ta maskara. No, to widzieliście, czym się różnią, widzicie, czym się różnią te oka. Teraz powiem Wam tak, tutaj bym mogła przykleić rzęsy, by był jeszcze lepszy efekt. Ale nie będę tego robić, bo jeszcze dogrywam
coś tam. I po prostu by to już za bardzo się różniło, nie? No tak to. Może. Może nikt nie zauważy. Tutaj też nie robiłam nic, bo testuję coś. Nie wiem, czy już widzieliście pewnie, no. Także no nie mogę nic tutaj ponakładać dodatkowo. No taki to właśnie film jest, jak się nagrywa kilka filmów naraz. Na usta nałożyłam, żeby tak troszeczkę ożywić, bo jednak te oczy są takie nude. nude lips nałożyłam. Co to jest? Vibo. Trójka. Coś takiego. Tak bardziej do połowy ust i rozmazałam. Potem nałożyłam błyszczyk Lifter Gloss Maybelline w odcieniu 003. Nie za bardzo mi się to tak odcisnęłam i jednak nałożyłam z Oriflame. Ten taki dziwny produkt, ale bardzo fajny, on jak lakier. To jest taka błyszczykopomadka. O, w kolorze właśnie takim troszeczkę nudowym. Sweet Caramel. Tak, słodki karmel. One są od czasu do czasu w Oriflame na bardzo fajnej promocji. Około 12, nie, 21 zł, 2 zł jakoś tak. Świetnie mi się sprawdza, ładny taki błysk jest. No i dobrze, no i to wszystko. Także mamy tutaj wieczorowy, przetestowany. Mamy tutaj oczywiście dzienny i wieczorowy. Mogę tak? Dobra. Przetestowaną paletę Desi Nudes Ecstasy, która mi się bardzo podoba, bardzo, bardzo. Polecam ją serdecznie. Już tak nie będę podsumowywała cieni, bo widzieliście dokładnie pracę. No. Ja to widzę teraz różnicę, jakie to oko jest takie... A tu takie, no, skromniejsze powiedzmy, jak dla mnie teraz, nie? Brakuje mi tu sztucznych rzęs, ale wiecie, no, jest już wieczór, nie będę się bawiła w klejenie. No, co myślicie? Napiszcie, czy mi wyszło, czy nie wyszło. Jak wy się malujecie? Na co dzień, a na wieczór? Na imprezę wieczorową? Wiadomo, że są różne okazje, tak? Dobra, słuchajcie, paleta, tak? Tylko, że się piekielnie sypie. Piekielnie. Ale przy otrzepywaniu pędzelka nie mam. Dopiero jak tak, wiecie, tak mocno nabierałam, to tak mi się troszkę tu osypało. Ale otrzepujemy pędzelek i jest dobrze. Jest wszystko ok. Kolory są naprawdę do robienia gradientu, cieniowania po prostu. No, coś pięknego. Także Kasiu, dziękuję Ci za podesłanie palety. Paletę testuję dzięki Kasi oczywiście z kanału Kasia Glow Makeup. Dobra. A Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, który makijaż... No nie mogę tego pytania zadać, bo, no bo to są inne przeznaczenia tych makijaży. Dobra, co sądzicie o takich dzienny, wieczorowy? Napiszcie. A ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie pod filmem, proszę, łapki, subskrypcję kanału, wciśnijcie dzwoneczek. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa, pa.